Zagadkowe zaginięcie dwóch doświadczonych pływaków na jeziorze Kownatki. Odnaleziono ciało. Doświadczony strażak Radosław zaginął wraz z kolegą Łukaszem podczas wyprawy łódką na jeziorze Kownatki. Poszukiwania obu mężczyzn trwają od niedzieli 21 lipca. W środę 24 lipca w jeziorze odnaleziono ciało, ale jeszcze nie ustalono, do kogo należy. Jezioro Kownatki. Znaleziono ciało. Na tę chwilę mogę potwierdzić, że w wyniku poszukiwań odnaleziono ciało jednego z mężczyzn. Trwa ustalanie jego tożsamości, mówi sierżant. Sztuka. Alicja Pepłowska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Na miejsce przybył prokurator, który wraz z policjantami zabezpieczył wszelkie ślady, aby ustalić dokładne okoliczności śmierci mężczyzny. Zaginięcie na jeziorze Kownatki. 38-letni Łukasz i 44-letni Radosław z powiatu pabianickiego, doświadczeni pływacy, wypłynęli na jezioro w sobotni wieczór, jednak niedługo później kontakt z nimi się urwał. Poszukiwania prowadzone przez policję, strażaków, ochotników i nurków z Olsztyna są trudne ze względu na wymagający teren. 23 lipca odnaleziono łódź, ale okazało się, że to nie ta, którą wypłynęli zaginieni. Poszukiwania prowadzone były przy użyciu sonaru i drona. Koledzy Radka z jednostki Straży Pożarnej w Pabianicach również nie pozostają bezczynni. To bardzo zżyta i zgrana jednostka. Radek wstąpił do służby w grudniu 2007 roku. Wówczas wymieniony został w około 40%. Skład kadry. Razem pracujemy i razem się starzejemy, mówi Mał. Bryk. Michał Kuśmirowski.